Dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej powiat pilski otrzymał ponad 4 miliony złotych na projekt mający na celu wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie pilskim. Środki te przeznaczone zostaną na doposażenie pracowni w najnowocześniejszy sprzęt, bądź też utworzenie nowych pracowni. Potrzeby wynikają tak naprawdę z rynku pracy. Między innymi w zespole szkół przyteatralnej utworzone zostanie Centrum Logistyczno-Spedycyjne, które jest symulacją prawdziwej firmy. Z kolei w Powiatowym Centrum Edukacji, w istniejącej już pracowni samochodowej, do pracowni zakupimy samochody z silnikiem elektrycznym, z silnikiem hybrydowym. Uczniowie będą mieli szansę pozyskać kompetencje, które są w tej chwili niezbędne, kluczowe na rynku pracy. Ogromną wartością dodaną tych projektów jest to, że przy okazji będziemy mieli okazję zrealizować inwestycje tak zwane zielone, ekologiczne, a także inwestycje sportowe. W zespole szkół budowlanych powstanie długo wyczekiwane boisko przy szkole, a także wyremontowana sala gimnastyczna, a z kolei w zespole szkół przy ulicy Teatralnej zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Dziś mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji prasowej na zaproszenie pana marszałka Marka Woźniaka. Ta konferencja miała na celu promocję projektów, które otrzymały wsparcie i bardzo cieszymy się, że znaleźliśmy się w tym zaszczytnym gronie.